Cześć, z tej strony Zeu, zapraszam na rozkminę taktyczną. Dzisiaj troszeczkę będzie to inaczej wyglądać, ponieważ zrobimy tutaj relację w stylu trochę live. Pokażę nagranie dema z poprzedniej wersji Daniuka, gdzie Kenneth bronił bombsite'u na dole. Oraz pokażę również, jak teraz pozycjonować się po tej zmianie, która nastąpiła, którą zaproponowało Valve. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może inaczej, może trochę lepiej, może trochę gorzej. Sami ocenicie. Zobaczymy, jak wolicie. Zapraszam na film. Jedziemy po nagrania Kennetha na mapie The Nuke właśnie. Versus Gambit. Zeskakuje standardowo na dół, smokując jeszcze rampę koledze. Wchodzi przez drzwi, otwierając sobie je przy okazji i wcelowuje się tutaj w schodki na Feniksie. Niestety nie trafia pierwszego strzału, ale zmienia od razu pozycję. Tutaj ma kolejny angle. W większości jeszcze udaje mu się wskoczyć do venta i stamtąd jeszcze zabić przeciwnika. No niestety nie wychodzi to, jednak tutaj widzimy metodykę, jaką Kenny stosuje w pikowaniu dołu. Tutaj jeszcze zobaczymy taką sytuację, gdzie po prostu Kenny posadza kolegę i również jest zaoferowanym kryciem dołu. Teraz jak wiadomo, troszeczkę inaczej to wygląda na dole. Nie wie, czy może spikować górę. Nie ma żadnej informacji, więc po prostu tak dosyć bezpiecznie smokuje i otwiera sobie tutaj drzwi. Bardzo dobry angle dla wychodzących terrorystów z rampy. Jak widać, zdobywa fraga, niestety jest odsmokowany na akwarium i jedynym tutaj możliwością jest właśnie chowanie z tych drzwi, ale tutaj no widać. Tak jak można było zaobserwować na nagraniu, Kenny po prostu zeskakiwał, tutaj otwierał sobie drzwi, wchodził tutaj do Feniksa i wcelowywał się tutaj w to miejsce. W momencie, gdy tutaj zespotował zawodnika, strzelał, zabijał bądź nie, przeskakiwał na następny angle, strzelał, przeskakiwał, mógł jeszcze tutaj ewentualnie piknąć i cofnąć się do wentów, gdzie po prostu stąd kolejny raz strzelił. Ewentualna jego rotacja, jeszcze w tej pozycji, gdzie tutaj oddaje strzał, bądź jeszcze tutaj, jest zmiana tutaj na headshot angle, gdzie po prostu jest wcelowany, na, jak przychodzili terroryści w tą stronę, bądź tutaj do niego skierowani. Jakie sterowanie na akwarium, bądź tutaj do niego. I po prostu no, strzela, cofa tak samo. Za każdym razem ma możliwość ucieczki, tak? Zmianę pozycji, nikt nie może być wcelowany, a no, może splitfire'ować tak ten spot, tak? Ale w sumie Ken jest po prostu mądrze, szybko na nogach, zazwyczaj zmienia pozycję jakimś bunny hopem, bądź jakimś, no, dosyć szybką zmianą pozycji po prostu. Zaskakuje rywali. Po prostu zabija ich. Kolejnym tutaj możliwością, jeżeli odda tutaj strzał, może na przykład rzucić smoke, a może molotowe, tak? Ale może jeszcze na przykład cofnąć sobie i też czasem to robił, tą pozycję. Jednak ona, jak wiadomo, trochę ciężka. Ponieważ już tutaj ucieczka, no to można tylko jedynie na BS, co nie jest złym wyborem, tak? Ale jeszcze jest tutaj dobry angle z tej strony, gdzie jesteśmy za drzwiami. Kompletnie nie spodziewają się tutaj przeciwnicy ustawienie jakiegokolwiek CT. Przynajmniej na starym Nuke'u. Teraz jest to nieuniemożliwione, ale zobaczymy to dopiero w dalszej części filmu. Więc jak widzimy, dosyć OP angle. Poza tym zobaczmy jeszcze tutaj na rotację, jaką mogli wykonać CT-cy oraz terroryści. W momencie, gdy załóżmy tutaj była gdzieś plantowana bomba, CT-cy mogli po prostu i z tej pozycji łatwo się strzelać, jak również i z akwarium, tak? Mieli dwie możliwości to szybkiej rotacji. Załóżmy, że zostanie zasmokowany tutaj w tym miejscu, no to gość po prostu szybko przechodzi na okienko i wtrubuje się w kolejny angle, więc to akurat było mega dobre dla CT w momencie, gdy paka nie została zaplantowana, a w momencie, gdy terroryści przejęli bombsite, zaplantowali pakę, sytuacja oczywiście się odwraca i terroryści mogli spokojnie właśnie zająć tutaj to akwarium lub tutaj to przejście i zespotować CT-ka, który po prostu defowałby bombę, tak? Czyli po prostu gość defuje bombę, no to strzela się tutaj, gość tam załóżmy się postrzelał, wychyla tutaj strzał, tak?
Plusem jeszcze tego rozwiązania było to, że CT mogło spokojnie wejść i po prostu miało jedną możliwość sprawdzenia, tak? Tutaj. Mieli szybką weryfikację, czy ktoś tu jest, czy nie. Szybki powrót do PS-a. Teraz w kolejnej wersji zobaczycie, jak długo to zajmuje. Teraz możemy zaobserwować, jaka wystąpiła zmiana po update'cie. Mamy schody po prawej, jednak nie mamy schody po lewej, od razu przy drzwiach. Więc tutaj pozycja jednak będzie ciężka, w sensie, żeby strzelać, jak wcześniej pokazywałem. Musimy po prostu obejść cały ten dystans, żeby spikować z akwarium bombsite dolny. Nie wiem, czy to była dobra decyzja Valve, na pewno wpłynie to na rotację i właśnie te możliwości zmiany tej pozycji. Można było szybko dosyć zmienić pozycję i pikować z drugiej strony. Teraz jest to niemożliwe. Zobaczymy, jak będzie to zachowane w meczu. Ciężko to stwierdzić, ponieważ no, proscena rzadko gra po prostu na tej mapie. Więc zobaczymy, jednak wydaje mi się, że tutaj na pewno jest dystans, żeby pokonać w ogóle zmiany pozycji. No i nie mamy tutaj tego OP headshot angle, gdzie po prostu mogliśmy zabijać przeciwników wchodzący, a oni widzieli nasz malutki piksel na głowie. Tak więc wszystko się okaże tak naprawdę w momencie, gdy prosi zaczną na tej mapie grać. Na pewno zdecydowanie wpłynie tutaj, tak jak mówiłem, na te piki i afterplanty, bądź bronienie bombsite dolnego. Zobaczymy w sumie, tak jak powiedziałem, na meczach oficjalnych. Tak więc w sumie to było wszystko z mojej strony. To była jedyna aktualizacja do Nuka, jaką wprowadziło Valve. Dzięki za oglądanie oraz lajkujcie mój Facebook. Tam na pewno bezpośrednio będziecie mieli informacje, czy wystąpił jakiś następny odcinek, bądź też jakieś inne nowinki ode mnie. Tak więc zapraszam do polajkowania Facebooka. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejny film. Cześć.